Gówno! Witam wszystkich bardzo serdecznie Minecraft Ziomów, elo. Witam. Hej. Oprowadzę was na moim serwerze dzisiaj. Tutaj IP dragon-survival.eu, IP macie tutaj na ekranie też, tak? Startujemy o godzinie 14.00 w czwartek. Więc tak, może ja od razu powiem, jakie zmiany będą, bo tutaj część z was pewnie kojarzy serwer. Więc na początku powiem, że ulepszyliśmy anti-cheata, timery już kompletnie wykluczyliśmy timery. Automatycznie kikuje, banuje i daje nam powiadomienia oraz blokuje timery. Dodaliśmy jeszcze lepszą antyaurę, która na razie nie jest widoczna dla was, bo jest po prostu wyłączona na czas nagrywania. Ale ona działa dwa razy skuteczniej niż działała poprzednio, więc każdą aurę teraz wykluczymy. Czy to na 1.7, czy to na 1.8. Wcześniej działało trochę gorzej na 1.8, tak? Teraz każdy, kto będzie używał Noknoka, tak samo będzie kikowany i banowany. Więc na Noknoki kolejne... Sorry, że cię użyłem. Więc na Noknoki mamy kolejny tutaj sposób. No, wykluczymy kolejnych cheaterów. Powiem do tego, że serwer jest troszeczkę trudniejszy. Drop się zmienił, kliknijcie sobie drop. Drop wszystkiego został pomniejszony ogólnie. Ale TNT najbardziej ucierpiało na tym, bo TNT, drop TNT został zmieniony o połowę. Żeby tutaj jest o połowę mniejszy, żeby nie było czegoś takiego, że będą grifować bez większego sensu, tak? Został nałożony limit koksów i refili na serwerze. Można używać 15 koksów, można mieć przy sobie 15 koksów i 32 jednocześnie refilki. Reszta będzie wyrzucana na ziemię. No. Co jeszcze wam mogę powiedzieć? Aha, blokada koblowania podczas PvP poniżej Y50, czyli jeśli jesteście poniżej poziomu 50, to nie będziecie mogli koblować nikogo podczas PvP. Ogólnie nie możecie nic kłaść, nie możecie kłaść bloków, ale możecie niszczyć. Została wyłączona fizyka wody i lawy powyżej kratki 80, czyli nie będziecie mieli robionych dookoła bazy tych martwych czanków, tak? Bo od tego się właśnie tworzyły martwe czanki. Boże, sorry, mi się język plącze. Ogólnie są trudniejsze itemy na gildie, na razie one nie są wprowadzone. Zostały dodane potki do Koble X-a, znacznie więcej jest potek. Potki stręża dwójki i ogólnie z efektów zostanie usunięty efekt stręża dwójki, więc będzie może dostępny tylko stręcz jeden dla każdego, a dla nielicznych, którzy posiadają bacona, będzie dostępny stręcz 2 na kuboida. Czekajcie, aha, jeszcze granica mapy została powiększona do 3500 kratek, wcześniej było 3000, nie, wcześniej było 2,5. Zostało dodane nieskończone drewno, tutaj na spawnie możecie się przejść, tutaj pokopiecie sobie, macie nieskończone drewno. To fajne, polecam. No i ogólnie na stronę zostanie dodany wkrótce numer, dzięki którym będziecie mogli się połączyć i po prostu szybciej wam zostanie udzielona odpowiedź na jakieś pytanie albo zostanie wam udzielona pomoc. Taka infolinia serwerowa, nie? Jesteśmy pierwszym serwerem w Polsce, który wprowadził coś takiego. I co tam jeszcze dodaje? Czekajcie, jeszcze coś było takiego... Ja sobie gdzieś to zapisałem, czekajcie chwilę. Aha, jeszcze po postawieniu TNT gracz jest wolniejszy o 50% na 30 sekund. To jest takie tutaj urozmaicenie, żeby nie było czegoś takiego, że gracze wam wbijają pod kuboid, wrzucają wam TNT, stawiają i uciekają, nie? Teraz nie będą wam mogli uciec przez 30 sekund, więc tak samo jak wy będziecie komuś grifowali kuboid, to będziecie wolniejsi na 30 sekund, jeśli będziecie używać TNT oczywiście. No i to w sumie wszystkie zmiany. Aha, jeszcze pasek anti-lagout zostanie dodany, więc to też jest dość ważna zmiana. Taka estetyczna, fajna, że będziecie wiedzieli, kiedy jesteście podczas walki, będziecie mieli to na pasku smoka, a nie tylko na czacie. Więc to chyba jest wszystko z tych zmian. To jest wszystko ze zmian. Ja was zapraszam na serwer. IP macie na ekranie. Startujemy w czwartek o godzinie 14.00. No i koniec, dobrze?